Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała naczelne dowództwo nad tworzącymi się polskimi siłami zbrojnymi przybyłemu do Warszawy z więzienia w Magdeburgu Józefowi Piłsudskiemu. W 1937 roku na pamiątkę tego wydarzenia dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości. Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma ich. Wolność, niepodległość, zjednoczenie, własne państwo. Na zawsze. Chaos? To nic. Będzie dobrze.